Przebudowę ulic Kleberga i Starzyńskiego podzielono na dwa etapy. Inwestycje współfinansował magistrat i spółdzielnia mieszkaniowa Bolesławianka. Na Starzyńskiego naprawiono 153 metry ulicy szerokiej na metrów 5. Z 19 miejsc parkingowych powstało 37, w tym dwa dla niepełnosprawnych. Przebudowano też oświetlenie i uporządkowano przeszkadzające krzaki. Nowe są też przejścia do klatek schodowych. Miasto zapłaciło za Starzyńskiego. 380 tysięcy złotych, a spółdzielnia mieszkaniowa 88 tysięcy. Wcześniej lifting przeszła ulica Kleberga. Tam wymieniono 153 metry nawierzchni asfaltowej, kostką betonową wyłożono 423 metry kwadratowe chodnika. Są cztery dodatkowe miejsca parkingowe. Magistrat zapłacił za tę pracę 221 tysięcy złotych, a Bolesławianka 102 tysiące